Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony... Patrzcie, z tej strony Lepki, a dziś znajdujemy się w rdzeniu trzecim. Patrzcie, co przez przypadek znalazłem. Dosłownie ominąłem to... tę skałę i znaleźliśmy sławę Mary. To jest chyba... ostrzyk, o którym nawet nie wiedzieliśmy. Pozwólcie, że aż sprawdzę... kolekcję, bo wydaje mi się, że ono będzie, jeśli... już to tu... Aj, nie. Ono jest tak naprawdę do misji. Myślałem, że to jest jakiś przedmiot wyciągnięty specjalny. O, podne jaszczury znowu. Okej, jest sporo. Tak, sporo, całe dwa, wow, brawo, lepiej. Myślałem, że trzecim po prostu jeszcze wyskoczył. No i jestem w szoku, bo nie wiedziałem o tej misji. Nawet nie miałem świadomości, że możemy ją przyjąć. Nie mam pojęcia, od kogo w ogóle byśmy ją dostali. Może od kogoś w klasztorze z przyszłości, nie wiem. Zobaczmy. W każdym razie idziemy tutaj z tym naszym panem, nie był Nox, jak on się nazywał? Shax. Okej. Shax, powinienem go skojarzyć z... jak się nazywał ten, kurczę... gracz CS-a. Kurde, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Shroud, ale nie o Shrouda mi chodzi w tym momencie. Wydaje mi się, że gość miał bardzo podobny nick jeden z gracz CS-owych, ale no tak jak mówię, gdzieś mi to siedzi w pamięci, tylko nie mogę sobie wspomnieć, jak się dokładnie nazywał. W ogóle zobaczcie, co to jest za statek. Co może być statek tej osoby, o której myślę? Pamiętajcie o tym, że ten teren tutaj, ten las, jest bardzo podobny do tego, który odwiedzaliśmy w naszych snach, jako nasza dusza. Wydaje mi się, że... Look at that! A ghost ship! On the one hand, I'm frightened our souls will be lost if we go on board. On the other, I can imagine living there. Uj, o proszę bardzo. Tak się nazywał ten gnom tutaj i mamy jakąś notatkę nabazgraną przez gnoma. Zobaczmy ją. Notatka nabazgrana przez gnoma. Czarne przenosiny. Mój wpakować się w kłopoty, chcieli w gospodę i rzucać dingi do wielkiej sagan z jakiś płyn. Sagan się rozpaść, a gruby homie się wściec. Powiedzieć, że cała praca na nic. Teraz kuj musi pracować dla magów i nosić wodę. Jedyna ciekawa rzecz to dziwny statek na horyzoncie. Czyżby nowe kumpos? No, jak widać nie do końca. I na razie to tyle. Zastanawiam się, czy jeszcze chcę zwiedzać ten brzeg. Może pójdźmy po prostu do końca, tak żeby oczyścić go. I tyle, a potem... Oj, było głupie. A potem wejdziemy... Spróbujemy przynajmniej wejść na statek. Zobaczmy, czy damy radę w ogóle. Bo istnieje szansa, iż nie. Ale się daje im trochę obijać, ale to też dlatego, że chcę w końcu używać nieco zapasów, muszę przyznać, bo... Mamy tych zapasów naprawdę aż za dużo. Mamy cały czas te... Ja korzystam co najlepsze tylko z tego najgorszego roomu, tak? I nadal... Nadal nie mam problemu z tym... Więc mam już się do tego naszego Shaxa strzelać. Nadal nie mam problemu z tym, żeby mieć praktycznie cały czas pełne HP albo coś w okolicy. Jeszcze tutaj na ogon oczywiście, klasyka. Dobra, na razie to tyle, jeśli chodzi o to. Tutaj widzicie, mamy te drzewa takie duchowe jakby, czy też... o, łódź wysłała, zapewne dzięki niej będziemy mogli się dostać na statek. Mamy te drzewa, które wyglądają jak... jakby były stworzone z jakiegoś rodzaju duszy. I statek znajduje się. I'm not coming. Znajduje się. Znajdujący się tutaj w porcie jest całkowicie pusty. Odłamek duszy Mendozy, no proszę bardzo, kogoś tu mamy. Damnation! Who dares touch my soul shard? Oops, I think it was me. I am Inquisitor Mendoza, and you have committed the crime of your life. I will tear you into a thousand pieces. You will be boiled in oil, and your flesh will rot from your carcass. All right, I've got it. You're really pissed off. Curse you, you stinking bloody! Nie wiem, czy Kosu może nie zareagować. Enough. I can't hear myself think. You don't know the meaning of suffering yet, but that will soon change. Bullshit, you can't hurt me. You're just a ghost. And this soul shard seems to mean a lot to you. Don't push me too far, boy. I may be a ghost, but I still have my strength, even in the underworld. Would you prefer I cast your soul shard into the sea?
No! Don't you dare, you... Well? Go to hell. Nie, dlaczego zostałem duszy na minus? Uważam, że tutaj absolutnie nie powinienem dostać żadnych minusów. To jest totalna głupota. W sensie gość na mnie naskakuje, że dotykam jego okruchu duszy i ma problem potem, że ja mu mówię, żeby się zamknął, bo mnie wkurza. Sorry, ale to nie ja zostawiam jego okruch duszy tutaj, tak? Przepraszam, to co zrobię, ja dostanę minus 20 punktów duszy w tym odcinku, nadrobimy to kiedyś, ale nie mogę się powstrzymać. To są tak memiczne teksty. I've always wanted to have a ghost as my personal slave. May you choke on your arrogance! What do you want from me? If you're as strong as you say, fight by my side in the underworld. You want to take on the minions and creatures of the underworld? Well, go ahead. It will be a pleasure to watch you die. Where's your ship, great hero? Zobaczcie, czy on będzie mógł być naszym towarzyszem. Ej, świetnie. Świetnie. My sloop is anchoring south of here. Sloop? Sloop? You need to get a real ship, lad. I won't come on board until you sail against the underworld in a proper vessel. Now you're talking. You have no idea what you're getting yourself into. We'll see. Go to hell. Go to hell. Tak, iść do ze światów. Powiem wam jedno. Dlaczego my nie możemy wziąć po prostu tej łajby? Jakby niech mi ktoś wytłumaczy logikę. Dlaczego nie mogę wziąć po prostu tej łajby? Przecież ona jest tutaj... Nie jest na mieliźnie. Nie jest... I'm not coming. Dobrze, to nie chodź. Nie jest na mieliźnie. Nie ma problemu z tym, żeby jej użyć. Ja nie rozumiem logiki, dlaczego nie mogę po prostu skorzystać z tegoż statku. Totalnie nie rozumiem. Jest to dla mnie absurdalne. To nie ma sensu. Ja wiem, że mamy swój statek w cudzysłowie. Ale... Dobrze, zamknij się już, panie kolego. To jest drabina, wejdźmy na górę. A nie, mogę zejść stąd, okej. Okay. Do wody najwyżej. Myślałem, że będę mógł wejść na... Jak się to nazywało? Jakieś tam gniazdo. To nie było chyba ptasie gniazdo. I'll follow you. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale... No mam ból dupska, przepraszam, ale innego słowa na to nie znajdę. Ja mam ból dupska. Mam ból dupska. Ten nagle teraz z nami poszedł, wytyfy. Mam ból dupska, bo uważam, że ten statek powinniśmy móc normalnie sobie zabrać. I przybić do portu tam, na południe. Ale dobra, mamy Inkwizytora Mendozę. Podoba mi się, że mamy Inkwizytora Mendozę. Ja myślałem, że on... Nie pamiętałem, że on szczerze mówiąc zmarł. Chyba, że ja mylę... Chyba, że to jest Inkwizytor z pierwszej części, bo teraz... Nie pamiętam, jak się ten z pierwszej części właśnie nazywał. Okej, okay, kolejny zabity, Strażnik Cienia, kolejne zielone serce w naszych rękach. Raczej w naszym ekwipunku. No i moi drodzy, wchodzimy teraz w Krainę Cieni, tak? Oh, fuck. Zapomniałem, że jest ta minigierka tutaj jeszcze dodatkowa. No i właśnie, te minigierki, kurczę, żałuję, że tutaj nie ma bardziej rozwiniętego sensownie systemu walki, bo tak to on jest... On ma te takie małe elementy. To się zdarza raz na X, że nas jakiś tam potwór zaskoczy, tak? Ale to jest naprawdę autentycznie raz na... No nie wiem ile. Nie wiem ile. Raz na... 50 sztuk tego samego przeciwnika. Do tej pory ten skok na mnie ze strony Sługi Cienia zdarzył się, nie Sługi Cienia, tylko Piekielnego Gara, zdarzył się może 3 razy, tak? Fuck, psułem. Nie było najmądrzejsze. Te Sługi Cienia są chyba najbardziej wymagającymi przeciwnikami do tej pory, jakich spotkaliśmy. O, cienisty kwarc, czekajcie, chwila. Wziąłem cienisty kwarc, chcę go zebrać. Fajnie. Mamy jakiś nowy materiał. Może do czegoś się przyda. Pewnie nie, znając mnie, ale czemu by nie? Zbierajmy, skoro jest. Właśnie, możemy włączyć ten ryb duszy, ale on nam cały czas nic nie mówi. Chyba go rozwijamy, jak mówiłem w jednym z odcinków. Wydaje mi się, że będziemy go rozwijali po prostu rozwijając naszego ducha. Zmienili głos Shaxowi, nie wiem czy słyszycie, Shax ma zupełnie inny głos teraz, a dwa, był taki dziwny dźwięk tam jak przechodziłem, taki naprawdę creepy. I mamy tutaj przed nami,
Zwykłego sługa. Liczyłem, że to będzie jakaś może postać, ale nie. Po prostu wszyscy tutaj są takimi samymi wydmuszkami, które trzeba będzie tłuc po miliard razy. Przynajmniej ten Shax ma w miarę fajny głos. Ten nowy głos, tak? On jest... Głosem, którego jeszcze chyba nie słyszeliśmy tutaj w tej grze. A co jeszcze? Jeden sługa cienia. Wow. Niesamowite. Ciężcy przeciwnicy. Z drugiej strony mam wrażenie, że niedługo sobie nabijemy tej chwały, tyle że znowu będę mógł rozwinąć ciekawe umiejętności albo postać. Tyle że teraz się zastanawiam, w którą stronę chciałbym pójść, tak autentycznie. Bo, okej, tutaj wychodzę, więc mogę pójść tędy, żeby zobaczyć tylko, czy czegoś tutaj nie ominąłem przypadkiem, albo czy czegoś nie zostawiłem. Bo wiemy, gdzie nas to prowadzi. To prowadzi do pana kolegi, który się tam nażarł grzybów, ale nie widzę tutaj już nic więcej, tak więc... O, słyszeliście? I to są te fajne dźwięki. One są takie creepy, jak wchodzimy w ten teren. Podoba mi się to. Taka pierdoła, a w miarę jest przyjemna. I tak, zobaczmy, gdzie nas to prowadzi. Nas prowadzi tutaj znowu do kolejnego wyjścia, więc chyba pójdziemy, wiecie co, w ten sposób. Tutaj obejdziemy to. Potem wrócimy i pójdziemy już do centrum tegoż, tejże okolicy. Powiem wam, że po graniu w Soulsy, po graniu w Monster Huntera, ja mam takie, a niech mnie biją, tak, a niech mnie tłuką. Mam to tak bardzo gdzieś. Te gry są takie łatwe, że mają tamtych gór. Znaczy z drugiej strony, no też przeciwnicy są dużo łatwiejsi do zabijania, do tłuczenia. Nie muszę się nad nimi skupiać nie wiadomo ile, nie muszę ich... obijać tysiącami pocisków, etc, etc. O, proszę bardzo. Szkielet. On chyba będzie do nas szedł tam z góry. Ale to żaden problem. Niech przyjdzie. Panie szkielecie. Widzę, że moi towarzysze już pana dorwali. W bardzo swoisty sposób, czyli... panie, nie mogę zejść na dół, bo... moje AI się buguje. Okej. Okay. No i tutaj mam jedynie wyjście... przy którym wydaje mi się, że już byliśmy kiedy. A nie tutaj nas prowadzi do tego pana, okej. Okay. Tamto drugie wyjście prowadziło do jeszcze innego terenu. Wiecie, gdzie to prowadzi? A, to prowadziło do drugiego wyjścia na bagna, okej. Okay, pomyliłem sobie przejścia. No to i tak nie jest nic ultra ciekawego. Dobra, w takim razie odbijamy w prawo. Tutaj są jeszcze kolejne grzyby. Grzyby ducha akurat może dla nas będą ważne, ale mroczne grzyby są jak najbardziej dla... oczywiście nie dla tego pana, który jest przy ognisku, a dla... nie był Nigel. Oła. Głupio, oberwałem. Umarłem. To tak się właśnie kończy moja próba bicia gąbką na pociski. Nie spodziewałem się, że mi aż tyle zada, muszę przyznać. Więc wczytajmy sobie o to zapis, nie powinien być jakoś bardzo daleko. Wydaje mi się, że... no właśnie, będzie zaraz obok. Bo jakoś te miejsca mają właśnie w ten sposób autozapisy zrobione. No i widzicie też, z drugiej strony nie boli mnie zupełnie tej śmierci, tak? Jakby ona nic na mnie zabiera, niczego, do niczego złego nie doprowadza, więc... ja mam takie, o, wczytam sobie, o nie, strasznie, straciłem całe 20 sekund. Znaczy, może powinienem troszkę bardziej inteligentnie z niej walczyć, ale... ja po prostu mogę sobie pozwolić na to, żeby stać w miejscu i do nich wróć. To jest problem tej gry przede wszystkim. Fajne. Bo tak jak mówiłem, to samo było w Cyberpunku, ja mam po prostu za dużo przedmiotów leczących. Ja nie muszę się praktycznie tym martwić, szczególnie jeśli mam gdzieś tam wytrzymałości na tyle, że mogę przyjąć parę ciosów na siebie jeszcze. Jedynymi przeciwnikami, którzy mi rzeczywiście zagrażają, są przeciwnicy, którzy zadają duże obrażenia, ale wtedy po prostu wystarczy się rolować, tak? Tutaj mamy 1000 klatek nieśmiertelności przy rolu. Po prostu Soulsy pełną gębą. Ragout, albo nie wiem jak się to czyta, może jakoś inaczej, bo pewnie jest tutaj nazwa potrawy z grzybów. Tak się nazywała misja, ale my oczywiście, tak jak mówiłem, zaniesiemy te grzyby pewnemu panu od magów. Siedzimy magów. O, cienisty kwarc kolejny, prawie bym go nie zauważył. Patrzę, dopiero mamy połowę odcinka, więc bardzo dobrze. Wydaje mi się, że jeszcze zdążymy zwiedzić tę całą okolicę w tym. Bardzo bym tego chciał, aby zwiedzić całość tego terenu właśnie i jeszcze skoczyć się na tamtą wyspę, zobaczyć i te dwie jaskinie. Chociaż, no nie, najwyżej przedłużę, bo... chciałbym zamknąć tę wyspę w tym odcinku. Patrz, tam jest kolejny ciernisty kwarc, ale jego nie dosięgnę niestety. Tu jest jeszcze jeden.
Bo właśnie, pytanie, czy każdy z nich będzie można zebrać, tak? Bo wiecie, jak pirania robi. Ale nie, okej, ten się akurat dało. Bo pirania potrafi zrobić tak, że wam wrzuci ten model i nie będziecie mogli go zebrać mimo wszystko. Okej, jakieś pierdółki małe, drobne. I wracamy na naszą główną ścieżkę, czyli ten rozstaj, na którym byliśmy chwilę temu. Na pewno tutaj byliśmy. Tak, bo to prowadzi tam na bagna. Dobra. Teraz zobaczymy te liany i miałem takie... Trzeba by na pewno jeść w dobrą stronę. A tutaj... Tak, idziemy dobrze. Po prostu wracamy się do tego przejścia i potem odbijemy do wnętrza tegoż terenu. No bo sprawdzę, czy ten cieniste kwarty gdzieś jeszcze tutaj jest. Czasami go przeoczę pewnie, ale... Nie wiem, czy jest też jakimś takim ultra ważnym materiałem. Jeśli tak, no to najwyżej by się go... zebrało, prawda, przy innej okazji, jeśli się okaże, że ej, potrzebuję go tam w jakichś chorych ilościach, to czemu by nie, po prostu się tutaj wrócimy. Chciałbym jeszcze ten zebrać akurat, konkretny. Mówię, tutaj akurat jest całkiem przyjemna muzyka, całkiem tak, fajny taki creepy klimat troszeczkę jest zrobiony. No, dam radę w końcu go zebrać, czy nie bardzo? O, udało się. Nie wiem, czy te wszystkie kwarce w ogóle są przeznaczone do tego, żeby je zebrać. Wydaje mi się, że część jest po prostu dla ozdoby, a nie po to, żeby graczu mógł je jakby chapnąć swoimi łapkami. Sam przeszliśmy, tak? Więc teraz wyruszamy już całkowicie w głąb tegoż terenu. Tegoż, w sumie do centrum, do tej naszej misji, którą nam zlecił nasz kolega, z którym tutaj podróżujemy. No i tak zakładam, chociaż wydaje mi się, że mam troszkę inną misję wyekwipowaną aktualnie, czy wybraną raczej. No i widzicie, na przykład ten kwarc wydaje mi się, że jest do zebrania, ale tamten mam wrażenie, że był tylko i wyłącznie dla ozdoby, a może i nie. A może i celowo był tak, że o ej, jak raczej się uprzesz, to sobie znajdziesz, tak? Złapiesz i będziesz mógł sobie dodatkowy kwarc zebrać. Szczerząc nie wiem, nie lubię, jak twórcy celowo umieszczają takie rzeczy w takich bardzo hardkorowych miejscach, nie po to, żeby gracz, prawda, żeby mógł to zebrać, tylko właśnie dla ozdoby i... O! To się udało, lol. Nie wiem, czy to było zamierzone. Tylko właśnie, nie do końca lubię, jak... poziom trudności zebrania danego przedmiotu nie jest dyktowany przez to, że gracz musi nauczyć lepiej mechanik. A, tutaj mamy chyba skarb jeszcze jeden. Nie przez to, że gracz musi nauczyć mechaniki, tylko przez to, że twórcy stworzyli dany system, no i albo gdzieś tak umieścili rzecz, że ona jest po prostu ciężka do zebrania przez sposób, prawda, wykonywania na przykład skoku w tym wypadku, tak? Czy przez to, że on musi ustawić pod odpowiednim kątem, żeby idealnie wypikselować ten przedmiot. To nie jest dobry design, moim zdaniem, rozkładu materiałów, przedmiotów, czy czegokolwiek innego do zebrania. I zobaczmy jeszcze dziennik w ogóle, bo wydaje mi się, iż mamy... troszkę rzeczy zrobionych. Też jeszcze troszkę rzeczy będzie trzeba ogarnąć. To wiemy. To nie jest problem, bo to i tak będziemy robili. Patrzę, czy mamy jakieś inne jeszcze... misje tutaj. Wiemy, że dwa te dwa te przedmioty legendarne są gdzieś ukryte jeszcze tutaj, ale one znajdują się bezpośrednio u magów i ciężko mi na razie z tym cokolwiek więcej zrobić. Więc póki co się na tym nie skupiono i tutaj będziemy mieli naszego ukochanego pana maga, który będzie nieco więcej zabawy pewnie. Chyba tutaj się zrobił, jest tyle dobrze. Oj. Pan władcy strady akurat boli. Najgorsze jest to, że właśnie my go nie wybijamy naszym muszkietem z trybu ataku. Więc moi drodzy, będzie trzeba z nim zawalczyć w inny sposób. Cały czas myślę o tym, czy tego maga jeszcze wziąć z naszego... Tak, mówiłem, że to jest safe. Miałem rację. Będzie trzeba wziąć tego maga z naszego statku i go tutaj przyprowadzić, żeby zobaczyć po prostu, co on zrobi. Pan władca zdrady, co? Nie wiem, idzie do nas. Tak? Muszę od niego otrzymać dystans, ale widzę, że też ma ciekawą magię.
Można ją zrzucać. A szczerze, poza tym, że miał duże obrażenia, tak naprawdę nic mi nie zrobił. I suppose the death of that treacherous Shadow Lord on Tyrannus was down to you. A job well done, my friend. As far as I'm concerned, everything can stay just the way it is. W porządku. O, jeszcze jest kuwer Szaksa, widzicie. Jesteś dobytek jego. The wooden chest. What did you find? Only a pile of junk. See for yourself. Here they are. Memories that should not be forgotten. Paula. It remembers. You will have to help us, human. Dobra, pomogę. I will help you. It had a sister before the shadows took possession of its body. Paula. She lives on this island. We want you to take my box to her. If it did this itself, it would surely be killed. Take it and give it to his sister. So we can finally become one. Give it to no one else, or death will be your reward. Jezus, to jest dla mnie problematyczne. Wydaje mi się, że to się źle skończy, jeśli ja oddam ten dobytek. Mam bardzo złe przeczucia co do tego. I... Nie wiem, z jednej strony temu gościowi nie ufam, z drugiej... Kurczę, wydaje mi się on rzeczywiście naprawdę ludzki w porównaniu do tych pozostałych sług. Więc... Mam naprawdę spory dylemat. No i tak jak mówię, ten gość... Praktycznie żaden potwór już nie jest dla nas wyzwaniem, jeśli chodzi o HP-ki. Lewiatan jedynie ma ich całkiem sporo, ale Lewiatana i tak jesteśmy w stanie pokonać praktycznie raz, dwa. Bo on nie ma jakichś takich ultra obrażeń. Natomiast te postacie pozostałe, które mają obrażenia, no to my się przed nimi rolujemy i tutaj nie ma absolutnie żadnego wyzwania. To też może być fakt, czy spowodowany ten fakt może być spowodowany tym, że wcześniej zrobiłem zupełnie inne misje, zrobiłem zupełnie inne wyspy, zrobiłem wyspę złodziei, zrobiłem wyspę tę drugą, jak ona się nazywała. Pozwólcie, że spojrzę na mapę główną. Wyspa złodziei i wyspę mgieł. Zrobiłem te dwie wyspy, które były tak naprawdę rzeczywiście jakimkolwiek wyzwaniem dla mnie i teraz cała reszta gry jest po prostu łatwa. Z drugiej strony pewnie jakbym wykonywał te... bez tych dwóch wysp, gdybym wykonywał te główne wyspy tak samo, w ten sam sposób co teraz, też by się niewiele zmieniło. Też może być to błędne wyobrażenie, ale nie wydaje mi się, żebym miał aż tak duże problemy z tym. Ja mam oczywiście cały czas ten nasz obelisk, monolit ogarnięty. Ja nie wiem w ogóle po co Szak z nami jeszcze idzie. Bo on mówił, że sam jakby poszedł, to by został zabity, ale co to da, że pójdzie z nami? Najwyżej będzie musiał poczekać przed klasztorem, tak? W najlepszym wypadku, podkreślmy. W ogóle jestem ciekaw, co by było, jakbym szedł koło tamtego strażnika. Koło tego strażnika tutaj. Czy by zatrzymał nas i Szaksa, czy nie? A ja właśnie, wydaje mi się, że czegoś nie sprawdziłem. Nie, tutaj byłem. To jest przejście. Dobra, nie, to byłem wszędzie. Nieważne. Miałem wrażenie, że o czymś zapomniałem, ale chyba wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak wszystko jest w porządku. Teraz przepłynę szybko, moi drodzy. Dobrze, to czekaj. Mam nadzieję, że go potem znajdę. Nie zapomnę o nim. Aż nie, po prostu się najpierw będzie, jak się wrócę. I gdzieś zostaje w takim specyficznym miejscu. I patrzcie, na tej wyspie jednak mnie nie było. No proszę, pomyliłem wyspę. Bardzo dobrze pomyliłem wyspę, bo tak to bym tutaj nie... Gdzie bardzo dobrze pomyliłem wyspę i chciałem jeszcze jednak tutaj zajrzeć. Tak to bym nie poszedł na tę wyspę po prostu. Nie bym zapomniał. Chciałbym, bym to olał i bym sobie pluł w brodę troszkę. Ale może byłaby i tutaj jakaś misja, więc... Liczę, że najwyżej to by mnie tutaj przywiodło później, tylko... Kto wie, czy w ogóle ta misja by się zdarzyła i kiedy by ona przede wszystkim się wydarzyła. Niemniej. Potem tego Szaksa jeszcze wrócę, tak jak mówiłem. Bo chciałbym go zostawić, wiecie, w jakimś takim sensownym miejscu, a nie kurczę na środku wody. Nie wiadomo gdzie. Nie chciałbym też, żeby mi się przez to zbugowało cokolwiek. Więc sami rozumiecie. Lecimy dalej z tymi potworami na tej wyspie, no. Nic wybitnego, ale cały czas mam w głowie to, że mamy trzy jaskinie jeszcze do ogarnięcia w dzisiejszym odcinku, a mamy
Ledwo, no, tak jak mówię, 5 minut, ale pewnie przedłużę. I chciałbym też zobaczyć, co się na tej wyspie znajduje. Może jakiś skarb mały, może jakaś ciekawostka. Tam są chyba te, tam jest to chyba wejście, do którego będziemy chcieli później jeszcze zawitać. A proszę bardzo, właśnie a propos Lewiatana, o którym mówiłem, że ma całkiem sporo HP, tak? No i widzicie, jego brakuje są, no może nie takie najmniejsze, ale... Ale on naładował ten atak, to był jego najsilniejszy chyba atak, który... który zajął... No długo. W ogóle coś, co mnie strasznie wkurza w tym muszkiecie naszym. Korzystamy z niego, mamy na nim zamontowany ten nóż, ten alabagin, tak? Dlaczego my nie korzystamy z tego jako z broń do dźgania? Przecież to jest po to on został stworzony, jakby nasz bohater to totalny debil by na to chodziło. Albo ja nie umiem użyć tego ataku, ale nie wydaje mi się, bo jeden, dwa ataki to jest PPM i LPM, tak? W każdej broni. Więc... Czekaj, PPM to jest chyba normalnie blok, a tutaj mamy... Nie wiem, to jest celowanie. Więc totalnie nie rozumiem po co w takim razie został dodany ten... Bagnet, bo to się nie trzyma kupy. Już lepiej, żeby zrobili model bez tego... Bagnetu. Bo jedyną opcją, jaka jeszcze tutaj pasuje, to jest on dodany, żeby wyważyć broń, ale w takim razie nadal czemu nie mogę nim atakować normalnie? Bez sens, po prostu bez sens. I mamy jakiegoś pana, którego... Damn seagulls! Squawk! Brian! Squawk! Oh, shiver me timbers! Yet another figment! And an evil smelling one too! Figment? The thing can even talk! These critters are becoming ever more resourceful. Right, if you say so. Damn right I'm saying so. Interested in bartering? What the fuck w ogóle? I ten typ właśnie uważa, że jesteśmy wytworem jego wyobraźni i chce z nami handlować. What? Right, what the fuck do you want to exchange? Well, what? Why should I swap anything with you? Bartering was your idea. Oh yes, so it was. Well, I'll give you 200 gold for a bottle of booze and some provisions. You're fucking crazy. Okay, 300 gold. But I want the stuff immediately. Do you hear? Immediately. Oh God, just to visit. There you go. Yes. Your booze and some provisions. And here's your gold. So nie jeden zapasy i jeden bimber. Idiot. Old Brian has ripped you off nicely there. Yeah, you just keep believing that. Za typ w ogóle. Okej, podoba mi się to. Why are you here? It was about I'm stranded on this forsaken piece of earth. The captain simply threw me overboard. I only survived because I was able to collect rainwater in my boots. Really doesn't taste very good. Wiecie co, ja mu powiem to. You do know that the Tyrannus Harbor isn't far from here. What? There's a harbor not far from here. But I'd have to swim. I'll never swim again. And besides, I don't want a harbor. I want a cave. A cold cave just for me. Jeśli chcę. Why were you thrown off the ship? The good Brian made a bit of a mess of things. Yes, he did indeed. What did you do? I robbed the captain long before we reached land. Of course, he noticed immediately and I had to walk the plank. Then I woke up here. Idiota. Prosto idiota. What will you give me if I find you a cave? When I was stranded here, I found this thing. I'll give it to you if I never have to see the sun again. Okej, okay, cokolwiek to będzie. I'll try and find you a bloody cave. Good. But make sure it's cold and uninhabited. I don't want to share. To się da zrobić. To się da zrobić. Wydaje mi się, że nawet wiemy gdzie takową znajdziemy. Zaraz też wejdziemy na sam szczyt jeszcze tego wzgórza tutaj na tej wyspie. Kurczę, myślałem, że ona będzie krótsza, ale powiem wam, że zdecydowanie nie spodziewałem się, że trafimy tutaj na kogoś żywego.
To było lekkim szokiem, jeszcze takiego popieprzonego. A proszę bardzo, sakwa ze złotem nawet. 300 sztuk złota za bimber i za prowiant na jeden dzień, czy nawet mniej. No, powiem szczerze, że jego wybór. Jeśli chce mi tyle dać, jeśli... W ogóle, skąd miał tyle golda przy sobie cały czas? Ważne, no w sumie nikt go mógł tutaj nie znaleźć przez ten cały okres. I po prostu były jego jedyne zapasy finansowe. On sobie proszę tutaj teraz spać, spoko. Można go też jeszcze owalić z jego pozostałych rzeczy. Coś chciałem powiedzieć to, że najwyraźniej to było całe złoto, które miał przy sobie i nie wiem, może już tak bardzo pragnął rzeczy, które są tutaj dla niego niedostępne, że dał nam dosłownie wszystko, co miał za to. Też prawie wszystko, bo tam widziałem, że zostało mu 14 sztuk złota, które mu zabraliśmy teraz. Cześć panie pancerniku. Dziękuję, żegnam. To mnie prowadzi na szczyt, który... Uwaga, uwaga. Zawiera w sobie całego pancernika i nic więcej, z tego co widzę, póki co przynajmniej. Autentycznie tutaj praktycznie niczego nie ma. A dobra, jest sakwa ze złotem, wow. Warto było, nie? Właśnie nóż do rzucania, dobra, to już na pewno, to jest po prostu deal breaker, tak? Znaczy, to nie jest deal breaker, inne słowo było takie śmieszne na coś, co absolutnie, wiecie, zamyka deal i go potwierdza, tak? Bo deal breaker to jest właśnie w drugą stronę. Wracajmy sobie tutaj na spokojnie. Ła. Oj, patrzcie. Patrzcie, warto było się spierniczyć. Warto było się spierniczyć. I to lubię właśnie. To jest fajna rzecz widzenia, że czasami można właśnie wejść w taki głupi zakamarek. Niekoniecznie będzie tam dużo rzeczy fajnych, ale to jest taki fajny mały element, tak? No to akurat całkiem sporo tego było, bo widzę 75 sztuk złota plus jeszcze jakieś takie drobiazgi. No, powiem wam, że ba, więcej, ponad 100. No, jedno z lepszych miejsc do tej pory na pewno. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że się przez przypadek tutaj spierniczyłem. Fajne. Dlatego mówię, warto eksplorować w tej grze. Czasami widzicie, pirania potrafi rzucić właśnie w takie miejsce coś przyjemnego i to jest fajne, tylko szkoda, że cała reszta gameplay niestety jest taka sobie. A tutaj mamy jaskinię, do której mieliśmy, którą mamy ogarnąć w sumie. Żeby nie trzeba wybić tej wielkiej szczury. Tak, zatem chyba jaskinia znaleziona, jeszcze trzeba sobie je powybijać. Pum, 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 pum. Zwykły mały szczur. Pozbędziemy się też zwykłych małych szczurów, bo... My enchanted cloth protected me from all their magical weapons. How was I to know that he would attack me with a plain old knife? I was supposed to hide it somewhere nearby. Ciekawe, zakrwawiona tkanina. Wbijemy też zwykłe małe szczury, bo miała być tutaj niezamieszkana, tak? Ta jaskinia, jak prosił. Więc taką też mu... Tej jaskini dostarczymy. Ła. Też zapominam o tym, że muszę przeładować jeszcze. Zostałem się właśnie. Ła. O kurde. Kubańcu mały. Tylko nie trafiłem za bardzo. Zostałem się, jak mogę przeładować, jeśli mam tylko jeden nabój w komorze. Jeśli w ogóle mogę przeładować wtedy. No szkoda, właśnie tego mi brakuje, tego motywu przeładowania na przykład przy tego typu strzelbach. Czy trzeba muszkieta akurat w tym wypadku. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze coś może się znaleźć tutaj. Szczerze mówiąc, to niby nie specjalnie, ale całkiem spore jest to miejsce jak na tę jaskinię. I chyba mamy... Jasne. Przestraszyłem. Tam mam chyba zakrwawioną tkaninę, czyż nie? Tak jest. Zakrwawiona tkanina. I mamy kowalski młot, który chyba nie jest tym, o czym... Chyba nie musieliśmy znajdować jakiegoś młota dla kogoś, prawda? Się mylę teraz. Dobra, nieważne. Zobaczmy, mamy 34 minuty, to jednak skończymy, moi drodzy, i te dwie jaskinie obejrzymy w kolejnym odcinku, wrócimy też do Shaxa. No i chyba wrócimy najpierw do Shaxa, potem się przeteleportujemy tutaj. Znaczy po prostu pomiędzy odcinkami ja Shaxa zostawię gdzieś tu. Patrzcie. Potem się przeteleportuję szybko do... naszego portu. Przyjdę tutaj z wami
Obejrzymy te dwie jaskinie i wrócimy się już bezpośrednio do klasztoru, gdzie wykonamy większość misji. Tylko chciałbym zobaczyć ostatnią rzecz, mianowicie kolekcja. Czyli to będzie za... Tak, jest. Odporność na magię plus 10, bardzo fajnie. Wciągnięty krwią materiał. Bardzo fajnie. Ja powiem wam, że bawi mnie to, jak z tym Mendozą załatwiliśmy rzeczy. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Jeszcze nie kończymy. Jeszcze pójdźmy do tego gościa, powiedzmy mu, że ej, panie, już pana... Właśnie, czy ja ten kufer obrabowałem? Chyba tak. Już pana jaskinia jest pusta. Nie trzeba się martwić. Może pan tam siedzieć i dać mi, co mi pan ma dać. Co pan mi obiecał. Dlatego, że... Ja mówię, jak pomiędzy odcinkami chciałbym sobie ogarnąć tego szaksa i potem dopiero mi się spotkać gdzieś w okolicy następnego punktu, który sobie obraliśmy za nasz cel. A to w ogóle co jest? A, to jest właśnie to wybrzeże. Zobaczcie, czasami tracę orientację w terenie. Tylko właśnie muszę obiec niestety całą wyspę naokoło. Nie za bardzo mam jak przyspieszyć. No chyba, jak dobrze pamiętam, to chyba skakanie też nie było wcale aż takie najwolniejsze tutaj. Nie będę teraz w tej grze. Skakanie było nawet szybsze od biegania. Ale nie mogę sobie przypomnieć. Kojarzy mi się, że była taka gra, gdzie po prostu skakanie było znacznie bardziej... Gdzie się przydawało przy speedrunach. Znacznie bardziej efektywne niż bieganie. I ja nie mówię tutaj o skakaniu w stylu... jak się nazywa? W stylu Bunny Hopa, znanego z silnika Source, tylko... Mówię o skakaniu, takim zwykłym skakaniu spacją. Bez jakichś dodatkowych ruchów. Dobra. I found you a cave. You have? Where is it? Here. On the other side of the island. I see. As I see it, there are creatures in every cave. Did you get rid of them? Yeah. Rats. Excellent. The next rat that dares come in the cave will make a good roast. You eat them? Of course. Beggars can't be choosers. And since you helped me, you won't go empty-handed. Here. Beggars can't be choosers. I'll make you my first officer. I'd rather not. Piękne. Beggars can't be choosers. To jest coś, czego... Znaczy, to jest przysłowie, którego często używają ludzie teraz w... Znaczy, często. Po prostu na jednym serweru, gdzie siedzę właśnie w kontekście RPG-ów papierowych. Jak ktoś napisze... post w pokroju, ej, szukamy MG, to jest takie beggars can be choosers, albo ile płacicie. To jest w ogóle kwestia, którą może pominę, dlatego że nie siedzę aż tak bardzo w RPG papierowych, żeby móc się wypowiadać w odpowiedni sposób, ani nie chcę też przesadnie analizować sytuacji tego, jak wygląda aktualnie rynek. Nie chcę też się wdawać w dyskusję, czy płacenie za to, że ktoś nam będzie mistrzował, jest dobre czy złe, bo... Wydaje mi się, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Wszystko jest gdzieś tam w strefie szarości. I po prostu, jeśli ktoś nie chce, to nie będzie płacił, tak? No, powiedzmy tak, sobie szczerze. Rynek kreuje trendy i popyt sprawia, że... Znaczy, jeśli jest popyt i podaż, no to wiadomo. A jeśli jest popyt, a nie ma podaży, to... No... Ceny rosną, tak? Albo w ogóle się pojawiają. Dobrze, ale to jest takie szybkie przemyślenie, dosłownie na koniec, żeby, tak jak mówię, nie wchodzić za bardzo w ten temat. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Przedłużyłem trochę odcinek, co prawda, ale nadal mamy jeszcze jedną rzecz do zwiedzenia. Widzimy się już za 2 dni w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do następnego i na razie.